strzała mordeczki. Za chwilę wam pokażę, jak zdjąć koło tylnie z tego roweru. Bierzemy się do dzieła. Mordeczki. Jak wiecie, chce się wybrać podróż dookoła świata. Do tego są niezbędne fundusze. Jeśli ktoś chce mi wspomóc, to proszę o wpłaty na moją zrzutkę. Wystarczy 10-20 zł, a zrealizujemy ten cel. Pamiętajcie, że aby ściągnąć koło, musicie mieć łańcuch na najbliższej zębatce z tyłu. Tak jak ja w tej chwili. I teraz musimy sobie rozpiąć amulet, jeżeli to jest V-break. A sobie go po prostu wezmę, fajkę odegnę i rozetnę łańcuch. Rower jak zwykle się przewraca. O, w ten sposób. I teraz odginamy tutaj tą dźwignię, jeżeli macie szybko zamykacz. Ja to dość mocno zawsze zamykam. Szybko zamykacze. Luzujemy sobie koło. I po prostu podnosimy je. O. Zobaczcie, tu mamy kasetę, aby założyć. No to już jest bardziej skomplikowana sprawa. Musimy sobie znaleźć widełki. Podłożyć łańcuch prawidłowo. Się przerzutka się przewróciła. Musimy to wziąć. Przerzutkę w ten sposób, żeby łańcuch. O właśnie. Odjąć przerzutkę. Teraz byśmy musieli łańcuch tu na najmniejszą zębatkę dać, tak jak w tej chwili jest. O! Musi nam wskoczyć ładnie. Dociskamy koło. Sobie delikatnie przykręcamy zatrzask, zacisk. Teraz co ja robię? Dobrze, mamy. Tak, koło nam wyszło. Teraz co ja sobie zrobię? Ja sobie zapnę amulet na dole. Zapinamy amulet. Kurczę, wolałbym, żeby rower z drugiej strony stał, ale dobra, może jakoś się uda. Po co ja właściwie hamulec chcę zapiąć? No po to, żeby równo koło założyć.
zapięty hamulec. Po co ja to zrobiłem? Ano po to, że teraz mogę sobie koło ustawić. Zobaczcie. Obracam kołem. Dociskam powoli. Żeby po prostu było koło proste. O, w ten sposób. Zdaje się, że jest prosto. Sprawdzamy, czy się kręci dobrze. I jest ok. W ten sposób zapinamy koło w rowerze. Ale mordy, ja mam tu ciasno. Zostawcie łapkę, subskrypcję, komentarz. Pamiętajcie, mordy, o zrzucie. A tu rower, który sam zbudowałem kiedyś. O, tak wygląda. No niestety, w pokoju mam ciasno. Trzymajcie się, mordy, cześć.